Dzień dobry, witam Was bardzo gorąco i serdecznie i przychodzę do Was z filmikiem, unboxingiem ze współpracy ze sklepem Shein po raz kolejny. To akurat zamówienie będzie takim stricte Black Friday'owym. A propos kodu zniżkowego, to będzie on dla Was w wysokości 20% tym razem procent zniżki, ale to jeszcze za jakąś chwilę. Będę czekała teraz na maila, że ja Wam dodam tą notkę w opisie pod filmem. Teraz Wam tylko pokażę, co powybierałam, a później właśnie oddzielnie nagram Wam try on haul i wtedy może już właśnie będę miała update'a odnośnie tego kodu dla Was zniżkowego. Także co sobie wybrałam, więc zaczynamy. Pierwsza rzecz, ja sobie wczoraj tak już nie mogłam wytrzymać i z Oliwią co prawda obejrzałyśmy. To wygląda fantastycznie, bardzo fajnie daje po oczach, nie wiem jak będzie z rozmiarem, oczywiście nie mierzyłam, więc zobaczymy. To jest rozmiar L, jest rozciągliwe i nie myślcie sobie coś. To jest crop top, zgadzam się, ale ja go wzięłam z zamysłem takiej piżamki. Ja chcę mieć to po domu, po dobiegania po domu z kapciami i tak dalej. Także taka bluzeczka, taki topik bardzo fajnie rozciągliwy, więc mam nadzieję, że będzie ok. Rozmiar wybrałam M i to jest top, a do tego topu są leginsy. Świetny materiał, słuchajcie, materiał jest fantastyczny, jest bardzo rozciągliwy, elastyczny, również rozmiar M. Taki oto właśnie komplecie. Wszystkie zdjęcia Wam oczywiście też udostępnię, jak będę robić Wam albo try on haul, albo w sumie w tym filmie na końcu może też, jak one wyglądały na stronie. Także mam nadzieję, że się w to wbije, chociaż wydawało się, że tak. I mam nadzieję, że będzie fajnie wyglądać. Także to jest rzecz pierwsza, która naprawdę póki co bardzo mi się podoba. Bardzo, bardzo, bardzo. Czekajcie, teraz schowam, bo jeszcze muszę nagrać Wam to na Instagrama. Druga rzecz, którą wczoraj przymierzyłam, ale nic Wam nie zdradzę, pokażę Wam to oczywiście, jak będę robić dla Was try on haul. Są to spodnie bojówki. Nic nie powiem, czy są dobre, czy super, czy za duże, czy za małe. Tak one wyglądają. Na dole są ściągane, są z takiego dziwnego materiału, ani to jeans, ani nie wiem, ale bardzo elastyczne. Tutaj oczywiście w pasie, tutaj nie są w ogóle rozciągliwe. Po bokach mają właśnie kieszenie, co mi się bardzo, bardzo podobało. Chciałam jedne spodnie takie niby luźne, aczkolwiek one na stronie są pokazane, słuchajcie, z butem na obcasie, z kozaczkami. Także zobaczycie w try on haulu, jak one wyglądają i ich rozmiar to rozmiar L. Wybrałam L-kę. Czy to była dobra decyzja, czy niedobra decyzja, dowiecie się wkrótce. Także dowiecie się podczas drugiego wideo. Rzecz to jest rzecz, jaką domówiłam, można powiedzieć, jeszcze raz, czyli zamówiłam coś po raz drugi, bardzo zbliżonego do poprzedniego zamówienia, jak możecie zobaczyć. Jest to ta bluza, która przyszła ostatnio za mała. Tym razem zamówiłam rozmiar M. Jakieś F. FN. RMF, FN. Także bluza z kapturem, tylko trochę inaczej wygląda. Ma tutaj takie fajne jeszcze takie sznurówki przeplątane tutaj przy właśnie kapturze. No i ona tak wygląda, to jest taka ortalionowa, bardzo fajna bluza. Także zamówiłam ją z myślą o Oliwii, nie o sobie, dlatego że no, nie mogła tamtej nosić, bo tamta była na nią za mała, więc mam nadzieję, że ta będzie dobra. Także to tak. Rzecz kolejna, tej rzeczy wczoraj nie oglądałam, także to będzie moje pierwsze wrażenie. Kolor widzę, że jest bardzo ładny. Rozmiar wybrałam znowu chyba L. Chyba L. Tutaj mamy wiązadło, czyli krawat. No nie, no żartuję sobie. O, takiego koloru będzie bluzka, już mi się podoba. I jak ona wygląda w rzeczywistości? Wygląda ona tak. Taka oto koszula. Mieniąca się, bardzo ładny kolor. Bardzo ładny kolor, już mi się podoba, do takiego różowego oka będzie idealnie. No i właśnie ona ma do siebie to, że tutaj ma te wiązadeło. O, i to idzie tu i to sobie przewiązujemy. Ja nie pamiętam dokładnie jeszcze, jak to na zdjęciu wyglądało, czy to była kokarda, czy co, ale miała być to taka elegancka koszula na wyjście, na kolację. Atłasowa, przepiękna, różowa, z tyłu zapinana na guziczki. Tak? Dobrze mówię? Dobrze mówię. Także tył jej
zapinany jest na guziki. Mam nadzieję, że to dobrze widać i widzę, że dobrze, że wziąłam L-kę, bo w M-kę pewnie bym się nie wbiła. Także to jest rzecz kolejna. Ojojoj, ale będzie przymierzania, słuchajcie, znowu. Mam nadzieję tylko, że się nie rozczaruję z tymi rzeczami, bo naprawdę na starcie mi się podobają. Aha, tu jeszcze jest guziczek zapasowy, już bym zgubiła. Guziczek zapasowy do tej koszuli. Okej, okay. Przedostatnia rzecz, bo tak jak mówię, rzeczy miałam zamówić 6. Przedostatnia rzecz jest to znowu coś, co ja chciałam po domu. Po prostu po domu, jak będzie ciepło, to sobie będę chciała w tym chodzić. I to jest taka góra, taki topik, nie wiem jeszcze jak ja się w tym będę Wam pokazywać. Pierwszy raz zobaczycie mnie prawie, że naked. Także taka góra, można powiedzieć, że taki stanik, mam nadzieję, że nie będzie zbyt przeźroczysty. Z taką fajną gumą, co mi się bardzo, bardzo podoba. To są takie spodenki, krótkie spodenki, ale z wysokim podobno stanem. One mają być dość z wysokim stanem, także trochę chyba przede mną ćwiczeń. Na pewno nie do try on haulu, ale właśnie takie spodenki, jak widzicie, dość wycięte, także już się obawiam, jak ja tutaj przed Wami będę stała w kamerze, ale jakoś to ogarnę. Najwyżej nagram jakiś try on haul z daleka. Więc to jest ta rzecz. Bardzo mi się podoba. Rozmiar wybrałam M, jeżeli chodzi o ten kostium, komplecik. I ostatnia rzecz, w rozmiarze L, to jest to taka bluza, z której mega się cieszę. Ona miała być bluzą taką lekko oversize'ową. Aż mam ochotę przymierzyć, ale nie zrobię tego, bo tak jak mówię, try on haul dopiero zobaczycie w następnym odcinku. Dobra, czekajcie. W następnym odcinku będzie try on haul i wtedy dopiero jakby Wam wraz z tym try on haulem udostępnię właśnie kod rabatowy. Wiem, że będzie w wysokości 20%, nie 15%, także super. I to jest taka bluza. Także ja mega, mega, ale to mega się cieszę. Bardzo nam się podoba, jest oversize'owa, także na sweter, na bluzę inną. Jest taka dość długa, ale jest na dole ściągana, więc można sobie ją podwinąć do pasa. No i z tyłu jest czerwona. Taka ortalionowa i tak jak mówię, oversize, a ja zamówiłam w rozmiar L. Także MK myślę, że mogłaby być też dobra, ale ja chciałam większą, ja nie chciałam takiej na styk, takiej, wiecie, żeby się nie móc w niej ruszyć, więc mniej więcej coś takiego. Bardzo, bardzo fajny zakup, bardzo mi się podoba. No i się śmiałam, bo to jest Nothing's gonna change my love for you. I love you. Na pewno pamiętacie tą piosenkę, także coś takiego. To jest rzecz ostatnia. Także w większości przypadków myślę, że zamówienie mega udane. Ja Wam naprawdę polecam stronę Shein, zwłaszcza jeżeli możecie wykorzystać jakiś rabat. Ja Wam powiem, że mało rozczarowań miałam, jeżeli chodzi o tą stronę. Jedyne co, to tylko z tymi rozmiarówkami. Tam czasami są takie numery dziwne, ale ogólnie naprawdę rzeczy są jakościowo bardzo fajne, w przystępnych cenach. I co? No i tyle. Ja się z Wami teraz żegnam. Dajcie mi znać, co myślicie o tych rzeczach, która jakby najbardziej Wam się podoba i piszcie mi proszę w komentarzach, czy byłybyście zainteresowane skorzystaniem z kodu rabatowego lub kto skorzystał. Bardzo by mi było miło, jakbym się dowiedziała. Wiem, że są takie osoby, wiem, że wśród Was są osoby, które skorzystały, bo mi dziękowałyście. Będzie mi przemiło, jeżeli na przykład dodacie jakieś zdjęcie na Instagrama, mnie oznaczycie. Wtedy będę wiedziała po prostu jakby jaka jest interakcja i czy te rzeczy, które Wam pokazuję, czy faktycznie jakoś do Was w jakikolwiek sposób docierają w ten sposób, że Wy też sobie je chcecie zamówić, czy po prostu tylko oglądacie filmik na zasadzie odbębnienia, że tak powiem. Także dajcie mi znać, bo jestem bardzo ciekawa, czy jestem w stanie Was zainspirować, czy nie zupełnie. No i co? I odezwę się do Was w następnym odcinku z tej serii właśnie Black Friday Sale, czyli takie wiecie, wyprzedaż Black Friday'owa i dostaniecie jeszcze oprócz tego 20% zniżki. Także naprawdę, naprawdę super. Na rzeczy czekacie około 2 tygodni, więc myślę, że to jest znośnie. No i co? I rzeczy są naprawdę fajne. Jeżeli chodzi o to, co teraz zamówiłam, boję się tylko tych obcisłych rzeczy. I spodnie. I zastanawiam się nad spodniami czarnymi, bo zobaczycie, o co mi chodzi. No, także trzymajcie się cieplutko, do usłyszenia niebawem. To był Shein Black Friday haul. No, a na try on haul trzeba troszeczkę poczekać. Do usłyszenia. Buziaki. Bye-o!